Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj obiecane groby polskich piłkarzy. Wybierzemy się m.in. na Powoński Wojskowy w Warszawie, gdzie zobaczycie mogiłę legendarnego trenera Kazimierza Górskiego. Zobaczymy także groby piłkarzy związanych z Legią Warszawa oraz miejsca wiecznego spoczynku piłkarzy, którzy odebrali sobie życie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Maciej Gąsiorowski. Znajdujemy się na Powązkach Wojskowych w Warszawie przed grobem Kazimierza Górskiego. Niedawno przypadała setna rocznica urodzin tego najwspanialszego polskiego trenera wszechczasów. Zanim Kazimierz Górski zdobył brązowy medal ze swoją drużyną Orłami Górskiego na Mistrzostwach Świata w RFN w 1974 roku oraz złoty medal w Monachium w 1972, był trenerem juniorskich reprezentacji. Trenował także Legię Warszawa, Gwardię Warszawa czy ŁKS Łódź. Kazimierz Górski swoją karierę zaczynał jako piłkarz we lwowskich klubach. Po wojnie przeprowadził się do Warszawy i był napastnikiem Legii Warszawa. Wystąpił nawet w jednym meczu reprezentacji Polski. Selekcjonerem reprezentacji przestał być po Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu, gdzie jego drużyna zdobyła srebrny medal. Wyjechał za granicę i trenował greckie kluby, w tym słynny Panathinaikos i Olympiakos. Kazimierz Górski z żoną Marią miał syna Dariusza, który został fotoreporterem, oraz córkę Urszulę, która mieszkając w Grecji trenowała kadrę łyżwiarstwa figurowego. Trener wszechczasów po 1989 roku zamierzał zostać politykiem. Kandydował do Sejmu. Najpierw z ramienia ZHN, potem Samoobrony i Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Kazimierz Górski zmarł 23 maja 2006 roku w wyniku choroby nowotworowej. Został pochowany w Alei Zasłużonych. Niedaleko grobu Kazimierza Górskiego pochowany jest inny selekcjoner reprezentacji Polski, Władysław Stachurski. Karierę zaczynał on jako piłkarz Legii, był m.in. obrońcą w drużynie stołecznej. Razem z Legią Warszawa dotarł do półfinału Pucharu Europy w 1970 roku. Później już jako trener, 20 lat później, z Legią Warszawa dotarł do półfinału Pucharu Zdobywców Pucharu. Władysław Stachurski zmarł w 2013 roku na zawał serca w drodze po bilety na mecz Polski z Ukrainą. Również pochowany jest w Alei Zasłużonych. Naprzeciwko Władysława Stachurskiego pochowany jest Kazimierz Dejna, o którym opowiadałem wam kilka miesięcy temu w odcinku o sportowcach, którzy zmarli za granicą. Wacław Kuchar był wszechstronnym sportowcem. Był reprezentantem Polski w hokeju na lodzie, lekkiej atletyce, łyżwiarstwie szybkim i piłce nożnej. Razem z piłkarzami wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku. Polska reprezentacja rozegrała tam tylko jeden mecz. Przegraliśmy z Węgrami 5-0. Wacław Kuchar reprezentował przez 24 lata barwy Pogoni Lwów, z której zdobył 104 bramki w 200 rozegranych meczach. Grał zarówno jako obrońca, pomocnik i napastnik. 23 razy reprezentował barwy Polski z orzełkiem na piersi. W reprezentacji Polski strzelił 5 bramek. Był 4-krotnym mistrzem Polski i 2-krotnym królem strzelców. Z powodzeniem radził sobie także w lekkiej atletyce. Był rekordzistą Polski w biegach na 800, 400 metrów przez płotki, skoków z wyż, 10-boju oraz sztafecie 4x400 metrów. W 1926 roku zwyciężył w pierwszym plebiscycie przeglądu sportowego na sportowca roku. Był selekcjonerem reprezentacji Polski w latach 1947-49. Wacław Kuchar był także porucznikiem artylerii Wojska Polskiego. Bronił Lwowa oraz uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu kariery był sędzią i działaczem sportowym. Przez 30 lat
pracował w Legii Warszawa. Kuchar miał 6 braci i 1 siostrę, którzy także zajmowali się sportem. Siostra Kazimiera w późniejszych latach ociemniała. Ojcem Wacława był Ludwik Kuchar, przedsiębiorca, działacz sportowy i filantrop, który zmarł w wyniku wypadku w laboratorium. Razem z żoną Ludwiką został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Brat słynnego piłkarza, Mieczysław, także grał w piłkę. Był bramkarzem Pogoni Lwów. Zmarł na gruźlicę i został pochowany na cmentarzu Obrońców Lwowa. Z kolei brat Tadeusz był lekkoatletą. Specjalnie przerwał karierę, by nie reprezentować Cesarstwa Austro-Węgierskiego na Igrzyskach w 1912 roku. Był także piłkarzem i trenerem reprezentacji Polski. Był również działaczem sportowym, prezesem PZPN i PZLA. Doczekał się stopnia majora Wojska Polskiego. Uczestniczył w obronie Lwowa i wojnie polsko-bolszewickiej. Podobnie jak Wacław Kuchar, także pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Inny brat, Władysław, podobnie jak bracia, również służył w wojsku, był inżynierem i wszechstronnym sportowcem. Specjalizował się w tenisie. Po zakończeniu kariery był sędzią oraz pracował w FSO na Żeraniu, gdzie był głównym księgowym. Wnuk Wacława Kuchara, Tomasz Bielawski, jest znanym weterynarzem i animatorem kultury, który osiadł w Krasnosielcu. Tomasz Stefaniszyn był bramkarzem klubów warszawskich Legii i Gwardii. Wystąpił na 2 igrzyskach olimpijskich w Helsinkach i Rzymie. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie pochowany jest także Stanisław Hachorek, który był napastnikiem Gwardii Warszawa. Uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w 1960 roku. Tadeusz Foryś był trenerem i selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Trenował takie drużyny jak Polonia Warszawa, Arka Gdynia, ŁKS Łódź, GKS Katowice czy Ruch Chorzów. To on przygotowywał piłkarzy w meczu słynnym na stadionie Chorzowskiego Ruchu, gdzie wygraliśmy ze Związkiem Radzieckim 2-1 po 2 bramkach Gerarda Cieślika. Wygraliśmy z mistrzem olimpijskim, mamy otwartą drogę do dalszych meczów o wejście do finału. Bohaterów meczu zniesiono z boiska, oczywiście na rękach. Bratem Tadeusza Forysia był Czesław Foryś, znany lekkoatleta i prezes Związku Lekkiej Atletyki. Czesław Foryś pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie, a jego brat Tadeusz na Powązkach Wojskowych. Prywatnie Tadeusz Foryś był pradziadkiem naszego redakcyjnego kolegi Piotra Lekszyckiego, którego możecie znać z Polityków od Kuchni. Z Legią Warszawa związany był także Janusz Wójcik, legendarny polski trener i selekcjoner reprezentacji Polski, który razem z drużyną do lat 23 zdobył srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Słynny wójt trenował także takie drużyny jak Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Nowy Świt Dwór Mazowiecki i Anartosis Famagusta Klub z Cypru. Wójcik działał także w polityce, należał do PZPR i SLD. Z ramienia samoobrony został wybrany posłem 5. kadencji. W 2006 roku został zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Zapłacił wówczas 10 tysięcy złotych grzywny oraz odebrano mu prawo jazdy na 2 lata. W 2014 roku został skazany za korupcję w klubie Świt Nowy Dwór. Usłyszał wówczas wyrok 2 lat w zawieszeniu na 5 lat. Był żonaty z Krystyną, z którą miał syna Andrzeja. Wystąpił w filmie Chłopaki nie płaczą oraz razem z dziennikarzem Superekspresu Przemysławem Ofiarą wydał autobiografię Wójt, jedziemy z frajerami, całe moje życie. W 2015 roku na skutek ataku epilepsji we własnym mieszkaniu doznał urazu głowy, który spowodował powstanie krwiaka. Zmarł 20 listopada 2017 roku w szpitalu po operacji, nie wybudziwszy się ze śpiączki.
Janusz Wójcik został pochowany na cmentarzu Służewieckim przy ulicy Wałbrzyskiej w Warszawie. Jednym z najbardziej znanych polskich piłkarzy był Włodzimierz Smolarek. Zdobył on z kadrą Antoniego Piechniczka trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1982 roku. Uczestniczył także na Mundialu 4 lata później. W reprezentacji Polski zdobył 13 bramek. Włodzimierz Smolarek był napastnikiem takich klubów jak Widzew Łódź, Legia Warszawa, Eintracht Frankfurt, Feyenoord Rotterdam czy FC Utrecht. Jego syn Eusebiusz Ebi Smolarek także był znanym napastnikiem reprezentacji Polski. Włodzimierz Smolarek zmarł we śnie i został pochowany na cmentarzu w Aleksandrowie Łódzkim. Polscy piłkarze odbierali sobie także życie. Samobójstwo popełnił m.in. Władysław Gędłek, prawy obrońca Krakowi. Ten uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach z 1952 roku popełnił samobójstwo 2 lata później. Zrobił to z nieznanych przyczyn po meczu sparingowym. Miał tylko 34 lata. Samobójstwo popełnił także Alojzy Deja, pomocnik Górnika Zabrze, powiesił się. Po zakończeniu kariery pracował jako górnik w kopalni Makoszowy. Miał tylko 42 lata. Obecnie jego grobem zajmują się kibice Górnika Zabrze. Piłkarze odbierali sobie życie także przed wojną. Jednym z takich zawodników był Władysław Lewandowski. Ten 20-letni piłkarz Legii Warszawa zastrzelił się z powodu nieszczęśliwej miłości. Jego grób znajduje się na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Niestety jest w opłakanym stanie. Ułamał się m.in. krzyż. Z przedwojennej prasy wiadomo, że pamięć Władysława Lewandowskiego uczczono minutą ciszy podczas meczu Legii Warszawa z Ruchem Chorzów. Wówczas sędzia przerwał mecz i trybuny oddały hołd zmarłemu tragicznie piłkarzowi. Jego koledzy z zespołu wystąpili w czarnych opaskach. Sławomir Rutka był obrońcą takich klubów jak Legia Warszawa, Widzew Łódź, ŁKS Łódź, Ruch Radzionków czy Korona Kielce. W 2008 roku został skazany z powodu afery korupcyjnej w Koronie Kielce. Usłyszał wyrok 2 lat więzienia w zawieszeniu na 4 lata. W sezonie 2008-2009 trafił do klubu Proch Pionki, czyli drużyny, w której stawiał swoje pierwsze kroki. Zdążył rozegrać tylko jeden mecz. Był także trenerem drużyny. Sławomir Rutka popełnił samobójstwo 22 lutego 2009 roku w Pionkach. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu. Mirosław Staniek był obrońcą, piłkarzem Odry Wodzisław Śląski i Górnika Zabrze. Jego brat Ryszard był piłkarzem Legii Warszawa, zdobywcą srebrnego medalu olimpijskiego w Barcelonie w 1992 roku. Mirosław Staniek popełnił samobójstwo 28 lipca 2009 roku i został pochowany na cmentarzu w Wodzisławiu Śląskim. Adam Ledwoń występował na pozycji obrońcy i pomocnika. Był reprezentantem Polski. Grał w takich klubach jak GKS Katowice, Austria Wiedeń, Bayer Leverkusen, Fortuna Köln czy Sturm Graz. W 2008 roku był ekspertem podczas Mistrzostw Europy w Austrii i Szwajcarii. Ledwoń popełnił samobójstwo, wieszając się w swoim domu w Klagenfurcie w Austrii. Był po rozwodzie, miał 2 dzieci. Do samobójczej śmierci doszło 11 czerwca 2008 roku, czyli zaledwie 3 dni po pierwszym meczu Polaków na Euro, kiedy to przegraliśmy z Niemcami. Adam Ledwoń został pochowany na cmentarzu w Radawiu koło Olesna. Gerard Cieślik był legendą Ruchu Chorzów. Zdobył dla tej drużyny 168 bramek, co daje mu 3. miejsce w klubie 100. Był także uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach w 1952 roku. W reprezentacji Polski zdobył aż 27 bramek.
Mało kto wie, że w czasie wojny był wcielony do niemieckiego wojska i uniknął łagru radzieckiego dzięki swojemu koledze Teodorowi Wieczorkowi, także piłkarzowi Ruchu Chorzów. Cieślik zasłynął przede wszystkim meczem ze Związkiem Radzieckim w 1957 roku. Piłkę dostaje Lentner, bierze Cieślik, strzela, gol! 1-0 dla Polski! Strzelił wówczas legendarnemu bramkarzowi radzieckiemu Lwu Jaszynowi dwie bramki. Wówczas Polska wygrała na Stadionie Śląskim 2-1. Gerard Cieślik dwukrotnie był żonaty. Z drugą żoną ożenił się, mając 74 lata. Został pochowany na cmentarzu dzielnicy Batory w Chorzowie. Jeśli chodzi o najskuteczniejszego napastnika polskiej ligi, który zajmuje pierwsze miejsce w klubie 100, był nim Ernest Pol. Zdobył on w sumie 186 bramek. 43 dla Legii Warszawa i 143 dla Górnika Zabrze. Był także reprezentantem Polski. W 46 meczach zdobył 39 bramek. Karierę zakończył pod koniec lat 60. w Stanach Zjednoczonych. W 1990 roku na prośbę żony wyemigrował do Niemiec, gdzie mieszkały jego córki. Ernest Pol zmarł w szpitalu w Hausach na raka trzustki. Również w Niemczech został pochowany. Władysław Grotyński był legendarnym bramkarzem Legii Warszawa. W klubie z Elką występował w latach 65-71. Jego ostatni sezon w warszawskiej drużynie był najlepszy. Przez 759 minut nie puścił bramki. Grotyński, który był także reprezentantem Polski, odszedł z klubu z powodu afery dolarowej. Kiedy to podczas wyjazdu do Rotterdamu na mecz z Feyenoordem razem z Januszem Żmijewskim przemycał do Polski dolary. Trafił za to na 2 lata do więzienia. Po wyjściu na wolność grał jeszcze w Zagłębiu Sosnowiec i Mazurze Karczew. Władysław Grotyński zmarł 28 czerwca 2002 roku na zawał serca. Został pochowany na cmentarzu w Starej Miłośnie w Warszawie. Przed erą Grotyńskiego w Legii między słupkami panował Edward Szymkowiak. Ten bramkarz, który występował także w Ruchu Chorzów i Polonii Bytom, był również reprezentantem Polski, uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach w 1952 roku. Polska wygrała wówczas tylko jeden mecz z Francją 2-1, potem uległa Danii 0-2. Między pierwszym a ostatnim meczem Edwarda Szymkowiaka w kadrze Polski minęło aż 13 lat. Legendarny bramkarz został pochowany na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu. Na tym samym cmentarzu co Gerard Cieślik pochowany jest także legendarny piłkarz i trener Ruchu Chorzów Jerzy Wyrobek. Zmarł on w 2013 roku na wylew krwi do mózgu. Jerzy Wyrobek, który w latach 70. był reprezentantem Polski, oprócz niebieskich trenował także takie kluby jak GKS Bełchatów, Odra Wodzisław Śląski czy Pogoń Szczecin. Jacek Płóciennik był napastnikiem takich klubów jak ŁKS Łódź i Stomil Olsztyn. Wystąpił także w 4 meczach reprezentacji Polski. Zginął w wypadku samochodowym w Gryźlinach nieopodal Olsztyna, gdy wracał z meczu swojego obecnego i byłego klubu. Miał tylko 28 lat. Został pochowany na cmentarzu Zarzew w Łodzi. Henryk Bałszyński był pomocnikiem i napastnikiem reprezentacji Polski. Zagrał w 15 meczach, w których strzelił 4 bramki. Występował w takich klubach jak Górnik Zabrze, VfL Bochum czy Arminia Bielefeld. Zmarł z powodu tętniaka aorty w Rudzie Śląskiej i został pochowany na cmentarzu w Chudowie. W ubiegłym roku zmarło 2 znanych polskich piłkarzy, Piotr Rocki i Piotr Jegor. Piotr Rocki znany był z takich klubów jak Legia Warszawa, Polonia Warszawa, Odra Wodzisław Śląski, Górnik Zabrze czy Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski.
Ten pomocnik i napastnik zmarł w wyniku pęknięcia tętniaka mózgu. Urna z prochami spoczęła na cmentarzu świętego Franciszka w Zabrzu. Piotr Jegor z kolei znany był z takich klubów jak Górnik Zabrze, Hapoel Haifa i Odra Wodzisław Śląski. Obrońca 20-krotnie reprezentował także barwy Polski w meczach międzypaństwowych. W reprezentacji Polski strzelił jedną bramkę. Piotr Jegor miał żonę i dwójkę dzieci, a jego dwaj bracia pracowali w kopalni. Po zakończeniu kariery długo nie mógł sobie znaleźć zajęcia. Pracował m.in. w firmie produkującej parowniki do chłodziarek. Był uzależniony od alkoholu. Został pochowany na cmentarzu w Knurowie. Krzysztof Nowak był piłkarzem grającym na pozycji pomocnika. W reprezentacji Polski strzelił jedną bramkę. Było to w czasie meczu Polska-Gruzja do eliminacji Mistrzostw Świata w 1998 roku. Wówczas wygraliśmy 4-1. Krzysztof Nowak reprezentował barwy takich klubów jak Sokół Pniewy i VfL Wolfsburg. W tej niemieckiej drużynie rozegrał 83 mecze i strzelił 10 bramek. Swój ostatni mecz rozegrał w lutym 2001 roku. Wówczas diagnozowano u niego chorobę układu nerwowego ALS objawiającą się zwiotczeniem i stopniowym zanikiem mięśni. Pod koniec życia piłkarz poruszał się na wózku inwalidzkim. Zmarł 26 maja 2005 roku w Wolfsburgu i został tam także pochowany na cmentarzu leśnym. Z żoną Beatą miał dwoje dzieci, Maksymiliana i Martę. Mimo że od śmierci Krzysztofa Nowaka minęło już ponad 15 lat, kibice niemieckiej drużyny ciągle o nim pamiętają. Także speaker podczas meczów Wolfsburga przypomina sylwetkę Krzysztofa Nowaka. W ubiegłym roku zmarł także Adam Musiał, lewy obrońca, członek słynnej kadry Orłów Górskiego, który zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata w RFN w 1974 roku. Największe klubowe sukcesy odnosił z Wisłą Kraków, z którą zdobył Mistrzostwo Polski w 1978 roku. Rok później z Arką Gdynia sięgnął po Puchar Polski. Adam Musiał grał także w angielskim Hereford United i amerykańskim Eagles Yonkers New York, gdzie zakończył karierę w 1987 roku. Potem był trenerem Wisły Kraków, Lechii Gdańsk, Stali Stalowa Wola czy GKS Katowice. Do śmierci był kierownikiem stadionu piłkarskiego Wisła Kraków. Adam Musiał został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Jego syn Tomasz to znany sędzia piłkarski. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Za tydzień będziemy kontynuować temat polskich znanych piłkarzy. Wybierzemy się m.in. na cmentarz Brudnowski w Warszawie, gdzie zobaczycie m.in. grób brata znanego posła Platformy Obywatelskiej. Do zobaczenia!